Jest piątek, 28 września, 6:53 czasu środkoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy sytuację na S&P 500 w układzie H1. Kurs znajduje się w rejonie 1441 punktów, poniżej średniej eksponencjalnej z 200 godzin, ponad eksponencjalnej ze 165 godzin, tak zwanej EMA, czyli eksponencjalnej średniej wykładniczej. Zerknijmy na opór 1443 punkty. Warto zauważyć, że wcześniej bariera ta stanowiła wsparcie dla notowań nowojorskich futures, a została przełamana dokładnie 25 września pomiędzy 20 a 22, czyli tuż przed zamknięciem na Wall Street. Teraz stanowi punkt zaporowy, zwany także trigger level, punkt spustowy. Średnie eksponencjalne z przedstawionych okresów znajdują się w układzie prospadkowym, czyli te szybsze średnie znajdują się poniżej EMA 200 i opór ten jest przez to wzmocniony. Linia sygnalna wskaźnika CCI zaczęła zawracać w dół, pokazując, że lokalnie mamy górkę cenową, a dodajmy, że w metodzie price action jest to górka cenowa niższa od poprzedniej i poniżej oporu 1455 punktów. Mamy zatem podwyższone ryzyko, że kurs zacznie nam tutaj zniżkować w stronę 1422-23 punkty. Zobaczmy teraz sytuację na futuresach dla Dow Jonesa. Układ jest bardzo analogiczny do poprzedniego, przy czym opór to 13,428. Średnie układają się prospadkowo. Jeśli opór ten nie zostanie przełamany, powinniśmy zobaczyć testowanie 13,344. Z kolei dla frankfurckiego DAX-a instrumenty pochodne zakończyły wczoraj notowanie w rejonie 7330 punktów, ponad barierami popytowymi 7286, 7270 i w tym przypadku dla tych instrumentów futures średnie eksponencjalne z 65 i 100 godzin opadają, pokazując to ryzyko, które wcześniej omawialiśmy, zniżki poniżej przedstawionych wsparć, natomiast średnie te nadal znajdują się ponad EMA 200, czyli nie mamy tutaj aż tak mocnego parametru sprzedażowego, przy czym linia sygnalna wskaźnika CCI zawraca, pokazując, że lokalnie taki opór bardzo krótkoterminowy 7345 punktów ma podwyższone znaczenie. Na sam koniec FW20, także w układzie H1, a wczorajsze zamknięcie to 2396, czyli poniżej takiej psychologicznej bariery 2400 punktów. Ważne opory to 2422, 2418, ponad wsparciem 2380. Mamy zatem konsolidację na FW20 w takim 40-punktowym zakresie. Średnie eksponencjalne kroczą w bok z 65 i 100 godzin, natomiast EMA200 unosi się w górę. Tym samym sytuacja na FW20 z przedstawionych instrumentów futures dla indeksów giełdowych jest najbardiej optymistyczna, natomiast konsolidacja powinna nam mówić o neutralności notowań FW20. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.